Więc czy ktoś jest tutaj, kto ma problem z zatokami? Ty to siedź, ty tam do niej podejdź. Potem podejdźcie na widoczność, ty to sobie siedź, a każda osoba, która ma problem z zatokami, niech podejdzie. Od razu się mówi o tych ludzi. Chodź. To jest ważne, co zaraz się dzieje. Jezusa Chrystusa, ja teraz udrażniam te zatoki. Udrażniam ten nos cały. Udrażniam go w imieniu Jezusa Chrystusa. Ja usuwam wszelką przegrodę, która jest tutaj zła. Ja ją nastawiam teraz przez moc imienia Jezus. Przez moc imienia Jezus. Dawajcie, pomagajcie. Udrożnienie nosa. Udrożnienie. Proszę, podejście. Przez moc imienia Jezus. Ura szakalara namasanto loro namaszczem. Ele barama szikalere namasanto. To się modlę, niech od razu ktoś pilnuje, żeby... Nie, ty jesteś. Do modlitwy tutaj, Marek, załatwi sprawę. Dobrze. Pomagajcie Markowi, tak. Następna osoba, stawajcie za tą dziewczyną, żeby ona nie upadła. Udrażnij mnie. Ja powołuję je do normalnego funkcjonowania. Do normalnego funkcjonowania, tak jak zaplanował nam Bóg. Udrożnienie zatoku, udrożnienie tego nosa. Udrożnienie teraz przez moc imienia Jezus. Ora szekelere namasanto loro nosze. Alvarama szakala rada wasa. Duchu Święty wypełniaj. Wypełniaj Duchu Święty, teraz ją wypełnij. Ora meszikala rada wasa. Następna osoba. Udrożnienie zatok. Udrożnienie teraz te zatoki. Ja nastawiam przegrodę do sobą, nastawiam ją na odpowiednie miejsce, tak jak zaplanował Bóg. Nastawiam orę, myszekę, lerę, udrożnienie zatok. Udrożnienie nosa. Całkowicie. Ja usuwam tutaj tą tamę z tej drogi. W imieniu Jezusa Chrystusa. Orę, szekien, lerę, udrożnienie zatok. Udrożnienie. Ja rozkazuję, by ten nos ma oddychać. Usuwam wszelki ból. Usuwam z tej głowy. Usuwam go. Teraz przez moc imienia Jezus. Orę, myszekę, lerę, lerę. Ola maszaka lara nam santo loro nam se. Duchu Święty wypełnij. Wypełnij Duchu Święty. Przenikaj. Namaszczam te zatoki. Ora myszeka lera maszaka loro nam santo. Jeden jeszcze ja rozkazuję, by ból zniknął całkowicie. Całkowicie ja usłucham tego. Całkowicie. Teraz usłucham. Ora myszeka lera nam se. Jeszcze jedna pani, a potem jeszcze podejdziesz tam do dziewczyny. Jezus Chrystus. Potem się składajcie świadectwa z tego. Złego działania, tak jak Bóg nie rozkazuje, by było natychmiast było odejść, natychmiast normalne funkcjonowanie, natychmiast było odejść. Odejść przez moc imienia Jezus. Udrażaj te zatoki. Teraz. Szaka dla Ciebie. Jedynie szybki, jedynie syn, to loro na mszy. Halleluja. Na mszy. Poleżę na mszy. Duch Święty. Wypełnij Duch Święty. Wypełnij całkowicie. Pełno uzdrowienie tych zatoków. Za to pełno uzdrowienie. Pełno uzdrowienie ciała. Przyjmij pełno uzdrowienie. Ura myszekelere na mase. Ura szakalere na mase. Chcemy jeszcze pomóc się o nie. Pomóżcie tutaj pani wstać. Bardzo proszę. O! Kiedyś na jednym spotkaniu mieliśmy przyjemność widzieć, jak Duch Święty przestawił przegrodę osobą takiej dziewczynce 14-letniej. Miała od urodzenia krzywą przegrodę osobą. I podczas uwielbienia i Duch Święty ją przestawił. Więc bardzo się cieszyła, skakała. Dobrze. Wyświetlę, Tadziu jest. Człowiek od koła dzisiaj. Wyświetl kosztu kościoła. Zanim będziemy zbierać.